Panie Marszałku, Wysoki Senacie, zacznę od dość smutnej konstatacji, która sprowadza się do tego, że przez ostatnie 30 lat de facto nikomu nie udało się zbudować z prawdziwego zdarzenia programu, który obejmowałby wszystkie zagadnienia dotyczące Odry. Podkreślam, nikomu, w tym jest też samokrytycyzm związany z czasem, kiedy i Platforma współuczestniczyła w rozmaitych projektach, podejmowaliśmy rozmaite wysiłki, ale generalnie rzecz biorąc, warto podkreślić, że te 30 lat to jest zbiór rozmaitych doświadczeń, które generalnie rzecz biorąc nie przyniosły tego najważniejszego efektu, zintegrowanego programu dedykowanemu Odrze. Trzeba pamiętać, że spierały się de facto trzy gremia reprezentujące rozmaite interesy. Interesy w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tych, którzy chcieli zapewnić Odrze żeglowność, tych, którzy chcieli zapewnić ochronę przeciwpowodziową i tych, którzy dbali o ochronę środowiska. Te trzy elementy są w permanentnym konflikcie przez te 30 lat. Za każdym razem w rozmaitych okresach, nieważne czy to było kilka lat czy cała dekada, dominowało przekonanie, iż ktoś z tych gremiów powinien koniec końców wygrać i wygrywał. Tak było w 1998 roku, kiedy przez 3 lata powstawał program nazywany Odra 2006, który miał na celu przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, aby Odra była bezpieczniejsza z punktu widzenia przeciwpowodziowego. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oznaczało ograniczenia w żeglowności, jak i również ingerowało w ochronę środowiska. Potem mieliśmy czas prób, licznych prób, nieudanych, skorzystania z rozmaitych doświadczeń europejskich. One są różne, pozytywne i negatywne. Nie było szans na wykorzystanie ich z różnych powodów, także obiektywnych. Przypomnę ciąg bardzo negatywnych doświadczeń związanych z gospodarką na Renie. Ale koniec końców powstał zintegrowany program dotyczący Renu, na który warto rzucić okiem. Powstały rozmaite programy żeglowności na Loarze. Skończyły się absolutną porażką. Było wiele innych programów, które były albo źródłem rozmaitych kłopotów, porażek, czasami sukcesów, ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że nasze doświadczenia nie są niczym niezwykłym w Europie, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o podejście do rzek, mamy więcej porażek niż sukcesów. Ale trzeba korzystać z tych rozmaitych doświadczeń, korzystać z nich pozytywnie. Przypomnę także, że część rozmaitych przedsięwzięć była tak wyseparowana z programów, które powinny być zintegrowane, że może budzić śmieszność. Na pewnym etapie stwierdzono, że żeglowność na Odrze de facto nie istnieje, ale jednocześnie zbudowano program monitoringu tej żeglowności, wystarczyłoby kupić kilka lornetek, aby zobaczyć te nieliczne pływające jednostki i ich problemy w poruszaniu się w korycie Odry. Muszę powiedzieć, że jak zobaczyłem, że powstaje ustawa tak nazwana z Odrą jako głównym tematem, miałem nadzieję, że znajdę w tym programie po pierwsze pewną kompletność tych inwestycji, które są związane z czystością Odry, z zabezpieczeniem ekologicznym, że znajdę być może inwestycje w na przykład o charakterze nawet pomocowym, skierowane dla kopalń po to, aby krótko mówiąc to, co wrzucają do rzeki, było mniej zasolone. Liczyłem, że być może w tym programie znajdą się nowo utworzone parki krajobrazowe, obszary szczególnie chronione, zadbane, albo że znajdą się także gesty, powiem nawet gesty wobec NGO-sów, które zajmują się ochroną lęgowisk, ochroną rybołówstwa, ochroną różnych miejsc, ale także flory, fauny związanej z obszarem samej Odry. Nic takiego nie nastąpiło. Przejrzałem także te inwestycje, które są wpisane de facto w trzech miejscach, bo są wpisane najpierw w ustawie, potem w załączniku pierwszym, w załączniku drugim i nawet tam zauważyłem poważne luki.
luki w inwestycjach, czasami kluczowych. Podam jeden przykład. Brakuje na przykład rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracji Siechnice, Dolny Śląsk. Chciałem się przyjrzeć, dlaczego nie ma tego przedsięwzięcia tam wpisanego. Zobaczyłem na samo przedsięwzięcie. No, gmina jest położona bezpośrednio przy Odrze. Notabene jest to obszar niezwykle wrażliwy, bo jest to obszar związany przede wszystkim z terenami wodonośnymi, z których korzystają oczyszczalnie ścieków, ale także na czym odbywa się produkcja wody. Są tam bardzo ważne tereny wodonośne. Jest tam potencjał także produkcji wody. I to nie dla 100-150 tysięcy mieszkańców, tylko dla ponad miliona. Mamy za sobą już szóstą aktualizację programów oczyszczania ścieków komunalnych w tym całym paśmie. Było też sporo decyzji dotyczących rozpoczęcia bardzo wielu, podkreślam, wielu prac projektowych. Ich nie ujęto, w tym wspomniane Siechnice. Wartość tej inwestycji to 60 milionów, a więc patrząc na cały program 1,2 mld z groszami, nie jest to kwota duża. Dziś oczyszczalnia zlokalizowana przy ulicy Zachodniej ma przepustowość do 3600 metrów sześciennych. Podaję jest specjalnie pewien przykład, żeby mieć konkret. Na dobę oczywiście. Już w 2024, o ile pamiętam, przepustowość będzie wykorzystana prawie w 95%. Tam około 3400 metrów sześciennych na dobę. A co dalej? Trzeba pamiętać, że ta gmina Siechnica rozwija się bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że ten potencjał ludnościowy zwiększa się w tempie nie 40%, jak planowano, tylko 90% w perspektywie do 2030 roku. Inwestycji nie ma. Zwracam uwagę na kolejny element bardzo istotny. Otóż w samej ustawie zapisano na przykład kary. Ale te kary, które zapisano, de facto będą obowiązywać od 2030 roku, czyli 7 lat odpuszczamy. Ja rozumiem, że vacatio legis, że pewne instytucje, podmioty powinny się przygotować, ale 2030 to jest de facto w ustawie zapisana akceptacja dla zatruwania, dalszego zatruwania Odry. Wprowadzono procesy ułatwiania. Ułatwiania w inwestycje, nie ułatwiania w realizację rozmaitych programów proekologicznych, tylko w inwestowanie. Ja uważam, że te inwestycje, które były prowadzone na Odrze, były szczęśliwe i nieszczęśliwe, ale udało się parę inwestycji, krótko mówiąc, ukrócić albo zabezpieczyć, bo obowiązywały określone przepisy i one były blokadą dla niepoważnych, często szkodliwych przedsięwzięć. Nie będę ich wyliczać, bo mi się zaraz czas skończy. Ale procedury według mojej oceny są po to, aby krótko mówiąc ograniczyć takie przedsięwzięcia, które mogą być kosztowne, szkodliwe, niecelowe i degradujące ochronę środowiska. Pamiętam wpisanie, to było 2 czy 3 lata temu, procedury pogłębiania Odry z uzasadnieniem, aby łatwiej przemieszczały się tam lodołamacze. No muszę powiedzieć, że mam wrażenie kontynuacji takiego myślenia, które jest nie tylko życzeniowe, ale niezwiązane z realiami, także klimatycznymi dnia dzisiejszego. Nie ma wsparcia także takiego, które związane byłyby z inicjatywami realizowanymi przez same samorządy. To musi generalnie rzecz biorąc martwić. Mamy luki w przepisach, nie zdążę ich wymienić. Ważne jest dla mnie też, kto jest gospodarzem ustawy, w której wpisuje się rewitalizację. No nie Ministerstwo Ochrony Środowiska czy Klimatu, tylko infrastruktury. To pokazuje intencje, to pokazuje celowość tego przedsięwzięcia. No i ostatnia rzecz to jest krytyka tego, co przez ostatnie 8 lat się zdarzyło. Trzeba pamiętać, że rozwalono kompetencje, scentralizowano je i doprowadzono do sytuacji takiej, że z monitoringu, który jest realizowany mniej lub bardziej prawidłowo, czasami niewiele wynika.
Wody Polskie bardzo często nie mają informacji od regionalnego sanepidu o wynikach ich laboratoriów, własnych nie posiadają. I odwrotnie, od czasu do czasu właśnie sanepid nie ma wskazań od polskich wód, aby realizować pewne przedsięwzięcia, bo nie ma takich informacji. Jedyny koordynator, wojewoda, bardzo często niestety nie wykonuje swoich zadań z tego powodu, że nie zbiera tych informacji, bo one są przekazywane przede wszystkim do Warszawy. Uważam, że warto wrócić do tych podziałów kompetencyjnych, które zostały zdewastowane i to będzie najlepszy efekt, a nie ta ustawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.